Siemka, ze strony Prosłod i to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 1. Zaczniemy se od synchronizowania punktu i zabicia strażnika. Jezus, jak oni skiełczą. To mnie denerwuje. Dobra. A co tu jest? Coś na górze? Dobra, później to zrobimy. Byłem w tym miejscu właśnie. O, tu. Eskorta informatora. Tyszynie teraz. Wszystkie punkty widokowe najpierw muszę zrobić. Po pierwsze. Dobra, idziemy do kolejnego punktu. No, Boże, to skiełczenie jest po prostu... Złodzieju, jesteś śmieciem! Masz coś do powiedzenia? Co to robisz? Tak, mam. Pomocy, niech mi ktoś pomoże! Nie jedźmy! Nie bij jej! Weź. Nie no, po prostu te głosy mnie denerwują. Jak się drą, skiełczą, jęczą. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. Go, go, go. Tak, możesz odpłacić to w naturze. Jednym słowem. Może byś tam wskoczył łaskawie, się tak złapał. Boże kochany, jaki ten asasyn jest. Po co on to robi? A po co się odzywasz? Dobra. Synchronizacja kolejna. Dobra, 5/9. Chcę zrobić też te dodatkowe. Jesteś mądry i dlatego przychodzisz do mnie. Chyba już wszystko widziałam. Znajdziesz lepszych rzeczy? Pomocy! Błagam! Tamahal! Zapłacisz za to słowo! Dobra. Dobra. Kurde no. No. Nie, ja zaraz... Czekajcie. Kto mógłby zrobić coś takiego? Dzięki ci. Zostaw mnie, dzięki. Proszę! Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. Co to? O rany, jak do tego doszło? Okej, połowa już uratowanych jest mieszkańców. Ale ja zaraz wrócę, bo muszę ściszyć te dźwięki, to już mnie tak denerwuje.
Więc zaraz to zwracam. Kto to zrobił? Dobra, okazało się, że grę miałem... Znaczy... Całą głośność miałem na 100% po prostu. Ale dobra. Co będzie następne? Ten punkt. Może to cię zainteresuje, nie? Chodźcie ludzie! Chodźcie zobaczyć co mam! Nie uwierzycie własnym oczom! Dzień dobry, przyjacielu! Mała, jeśli mogę ci pomóc w jakikolwiek sposób, nie wyglądasz jakbyś czegoś potrzebował. Nie no, zarąbisty jesteś w tym parkurze. Tak w ogóle... Nie... Nie... Dajcie mu mózg. Chwila. Odeprzeć go! Aha. Może byś łaskaw przeskoczył... O właśnie. ...na południe, pozostawiając za tobą koszmar i śmierć. Znajdziesz tu wszystko, wyjeżdżam naprzeciw. Wszystko. Dzień dobry, przyjacielu. Jeśli mogę ci pomóc, lewy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas gotymi i przyznał nam... To w ogóle mam jeszcze jeden pasek zdrowia. Coraz większy on się robi. I bardzo dobrze. Powinien, tak? Jezus, myślałem, że spadnie ten gamoń. Dobra. Chodzimy i synchronizujemy. Widoki takie same. Wciąż budynki. Ale tam chyba była zablokowana strefa. Czekajcie. Którą to stronę? Chyba w tą. Tak. Widzę takie... Jak to powiedzieć? Dobra, widać, że po prostu jest zablokowany i tyle. Okej. Sprawdźmy... Tu jest podsłuchiwanie. Eskorta. Ocalenie mieszkańca jest tutaj jakieś. Jeszcze dwa punkty obserwacyjne. Dobra. Chodźmy tu. Najbardziej też ubolewam na tym, że jak mam radar tutaj w prawym dolnym rogu, to nie widać tej mapy. Po prostu widać mój punkt, a pod moim punktem widać, ile jeszcze zostało. To jest bez sensu według mnie. Oho. Tak. No, on mnie tylko odepchnął. No Boże, bronię się przecież. A ciebie złapę, rzucę, no. Chwała Bogu, ocaliłeś mnie. Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu. Okej. Akurat mam tutaj też punkt synchronizacji. No może to być trochę nieciekawe, takie chodzenie od jednego do drugiego. No ale trudno. Jak was to nie interesuje, najwyżej was coś pominie. Ja to robię na 100%, czyli to co chcę osiągnąć w tym asesynie. Tak mi nie przyjdzie los. No szybciej się wlecz. Dobra.
Myślałem, że to będzie trochę wyżej. A nie, ja myślałem, że ten budynek jest większy po prostu. Dobra, synchronizujemy. Jeszcze 3 punkty? Nie, 2. 2 punkty widokowe jeszcze. Okej, tu jesteśmy. Raz. 2. Chwila. Ile mam? 58. Pięć osób jeszcze? Tak, 5 osób. Dobra, jeszcze 3 muszę gdzieś znaleźć. Idziemy do kolejnego punktu. Bęk. Uważaj! Mogło mi się też... Jakbym się tobą przejmował. Nędzny złodzieju, ucznę ci za to dłonie! Nie zesraj się. Złodzieju, jesteś śmieciem! Powiedział, co wiedział. Złodzieju, jesteś śmieciem! Boli, przestań, proszę! Śmiesz kraść w mojej obecności? Zapłacisz za to życie! Koniec twojego życia! Nie mogę na nich spaść. Dobra. Czemu tu kontr nie ma? Znaczy, są, ale... takie... tympę, że nawet się obronić nie da. Dobra, z tym sobie dam radę. Chwała Bogu, ocaliłeś mnie. Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu. Właśnie komuś zdaniem. Jak ja bym sobie chciał. Gdyby była taka opcja, to... Boże. Boże Wszechmogący. Chodźcie! Posłuchajcie mojej opowieści o nie... No. Śmierć niewiernemu! Niewiernemu! Dogonię cię! Spadaj! Czy ktoś go widział? Szybko! No! Jasne. Paniale. Okej. Bądźcie czujni, przyjaciele. Szejtan kryje się wszędzie. Obserwując... No, fajnie się bawisz, Altair, naprawdę. Wytrwajcie. Bądźcie silni jak Salahadin i stańcie przeciwko naszym wrogom. Każdy na swój sposób. Przeklęty! Przeklęty gun chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. Okej. Ostatni punkt nam jeszcze został. Będziemy mieli już jedno wspomnienie zrobione. Siup! Szaleństwa! Musimy stawić im czoła! Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby! Chwała Salahadinowi, bowiem znalazł na północ, stracił na przywódców Saracenów i jego głodujących wszystkich. Każdy miał coś, czego poszukiwał drugi.
Dobra. Nikt nie zna go lepiej ode mnie. Chodźcie! Posłuchajcie mojej opowieści o niezrównanym księciu kupców. Myślałem, że on powie tylko kup. Karawaną na północ trafił na przywódców Saracenów i jego głodujących ludzi. Było to spotkanie. Okej. Synchronizacja. Ostatni punkt. Na szczęście. Już mamy jedno dodatkowe wspomnienie zrobione. Chcę zobaczyć to. O. Dang. Fajne takie niebieskie jest. Karawany między Damaszkiem a Jerozolimą. Jednak ostatnio handel kiepsko. O, wezmę kradzież kieszonkową. W Jerozolimie nikt nie chce tego, co oferował. Owoców i warzyw z pobliskich ziem. Niektórzy mówią, że gdyby nie Tamir, ludzie Salahadina z pewnością zwróciliby się przeciwko swemu panu. Być może wygralibyśmy bitwę dzięki temu człowiekowi. Może odwrócisz się i pójdziesz sobie? Nie. Masz coś do powiedzenia? No, czemu go nie mogę okraść? Ja pierdzielę. Drogo, na to zapłacisz. Dobra, o to chodziło chyba. Wiesz o Tamirze. Powiedz mi, co planuje. Wiem tylko to, co opowiadam, nic więcej. Nie mam zatem powodów, aby zostawiać cię przy życiu, skoro nie możesz mi zaoferować nic w zamian. Czekaj, czekaj! Jest jedna rzecz. Mów dalej. Ostatnio jest dość zajęty. Nadzoruje produkcję ogromnej dostawy broni. Co z tego? To broń dla Salahaddina. To mi w niczym nie pomoże, co oznacza, że nie pomoże i tobie. Nie, czekaj, posłuchaj! Nie dla Salahaddina, dla kogoś innego. Herb na broni jest inny, nieznany. Wygląda na to, że Tamir wspiera kogoś innego. Lecz kogo, nie wiem. To wszystko? Tak, tak. Powiedziałem wszystko, co wiem. Zatem musisz odpocząć. Ten koleś otworzył usta. Ja. Pierwszy raz ktoś tu otworzył usta. Brawo. Brawo za staranie dla twórców. Naprawdę. Gratki. Dobra. Ile jeszcze tego? To są 4. Okej, jesteśmy blisko nawet. Aha. Dobrze. Nie będę chodzić po tych dachach. Po co to komu? Chyba się dokąd śpieszy. Błagam! Ratunku! Złodzieju! Jesteś śmieciem! Dlaczego tam prosisz się o swobodę? Nie zrobiłam nic złego! Ja zagierdy! Dobra. Dobra. Okej. Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Dobra. Jak do tego doszło? Kto widział, co tu się stało? 3/4 tego dodatkowego wspomnienia mam ze sobą też. Stoję tu dziś przed wami, by was przetrzeć.
Okej. To pójdziemy tu, jeszcze weźmiemy wyścig do informatora. Jeśli Ryszard zajmie Jappę, nic nie zatrzyma. Jappę. Wespnij się. Boż, nie wierzę w niego. A, dobra, on chce się bujać. Dobra, jak tam woli. Co kto woli. Każdy chce co innego. Może ja bym chciał to, żeby on stamtąd wyszedł, a on jednak nie chce. Powie mi ktoś, po co on to robi? Witaj, mam wszystko, czego mógłbyś w życiu zapragnąć. No ja nie dostaję wszystkiego w życiu. I od ciebie na pewno też nie dostanę, bo tu nawet waluty nie ma w grze. He? No właśnie. Ciekawe, czy w dwójce jest waluta. To nawet nie można zrobić zabójstwa z tego... z dachu, z wysokości. Dobra. Dobra. Chwała Bogu, ocaliłeś mnie. Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu. Mi się tak drą, jakby im ich ktoś... Nie no. Szkoda mi czasami wyrazić to w słowach. Naprawdę. Ocalał, niech Bóg ma go po piece. Pokój i bezpieczeństwo, Altair. Podobno szukasz informacji, które pomogą ci zgładzić Tamira. Obawiam się, że nie mam nic dla ciebie. Bahir może coś mieć. Chyba jest w okolicy. Okej, gdzie jest Bahir? Ktoś chyba kogoś zajebał. Ojej. Jezus, poskaż sobie po stołach jeszcze. Kretyn, Boże. Na pewno nie masz już dość kupców, którzy nigdy nie mają. Boże, ja tu nie znam okolicy za bardzo. Zrobi komuś krzywdę. A dobra, trzeba wejść do góry. Aha, no fajnie. No nie mogę obrócić kamery. Zaawansowana technologia w asasynie. Wysłali zatem ciebie, co? Ciekawy wybór. Choć nie mnie to oceniać. Rafik kazał mi obserwować suk, w którym urządził się Tamir. Oto czego się dowiedziałem. W okolicy południowo-wschodniego wyjścia z suku zbiera się grupa rozrabiaków. Nie lubią się ze strażnikami. Znajdź sposób, aby zaskarbić sobie ich przychylność. A z pewnością ci się przysłużą. Dobrze. Dochodzenie zakończone. Zostały mi jeszcze 4 takie zadania główne. Przestań okupić, chodź do mnie! Podejdź, podejdź! W sumie posłuchiwanie mógłbym zrobić też teraz. Tapianie się... I usiądę se tu. Dobra, gdzie jest ta osoba? Jest. A dobra, okej. Mówię, że to szczury. Nie, to dzieci, słyszę ich śmiechy. Szczury czy dzieci, tak czy owak ten hałas nie sprzyja handlowi. Ktoś musi wspiąć się na te belki i zrobić z tym porządek. Ciekawe, jak się tam dostaje. Pewnie przez centralny dziedziniec. Powinniśmy poprosić straż, by się tym zajęła. A oni są zbyt zajęci polerowaniem tyłka swego pana. Okej. Na co mam te informacje? Nie rób tego więcej. Tego akurat nie wiem. Tu mamy ocalenie mieszkańca.
to. Potem na pewno dostaną. Uważaj, jak idziesz. Tu trzeba mnie omijać. A strażnicy powinni mnie omijać szerokim łukiem. Ła, dobra. Siup. W sumie czemu nie biegam po dachach? O wiele lepiej się biega. Siup. Pomocy, błagam pomocy! Ochraban łazi. Niewierny! Nędzny heretyk umrzesz! Szukajcie wszędzie! Tam biegnie! Podtrzymajcie go! Ma! Też umrzesz? Ja! Tam będzie! Ja! Ty to do mnie mówiłeś, czy do siebie? Dobra. Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Dobra. Idziemy do ostatniego mieszkańca. Chwała Salahadinowi, bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Król niewiernych chciałby zetrzeć nas z powierzchni ziemi. Musimy mu się przeciwstawić. O. I tutaj już jest zablokowane, bo to jest pewnie dzielnica centralna, albo bogata, raczej bogata, no bogaczy. Śmiesz kraść w mojej obecności? Zapłacisz za to życie! O, teraz to tak fajnie zeszłem. Ja ci strzelę, sprzedam lufę. Dobra. Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiony. Okej, uratowałeś wszystkich mieszkańców dzielnicy biedoty w Damaszku. Jeszcze trzy takie wspomnienia. Przyjaciele, szejtan kryje się wszędzie. Obserwując i czekając. Zawsze gotów nas kusić. Wytrwajcie! Bądźcie silni jak Salahadin i stańcie przeciwko. Dobra. Jestem ciekaw, kiedy kolejny pasek mi przyjdzie. Bo wiecie, że w walce to ja chyba nie jestem zbyt dobry w asasynie. No bo takie sterowanie, tak? Biuro asasynów. No, zejdź. Okej, sprawdźmy, co tu jest. Altairze, dobrze cię widzieć. I to w jednym kawałku. Ciebie również, przyjacielu. Przykro mi z powodu tych kłopotów. To nic takiego. Prawdę mówiąc, było tu już kilku twych braci. Och, gdybyś słyszał, co oni mówili. Jestem pewien, że zabiłbyś ich na miejscu. Nic się nie stało. Tak, nigdy nie byłeś zwolennikiem kodeksu, prawda? To wszystko? Przepraszam. Czasami się zapomina. Kto sprowadza cię do Damaszku? Niejaki Tamir. Al-Mualimowi przeszkadza jego działalność. Mam ją zakończyć. Zakładam, że przeszukałeś teren, żeby lepiej zrozumieć wroga. Tak. Z tego, co się dowiedziałem, Tamir rządzi sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów. To największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na suku Al-Silah odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki Tamir kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. Pozwalasz mi wyruszyć.
No to fajnie wiedzieć, naprawdę. A, dobra. Patrzcie na jego twarz. Zanim się przygotujesz. Boże, nie. Nie. Boże. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Mam traumę. Boże. Ja mam traumę. Dobra, zróbmy to jeszcze jedno. Jeszcze jedną misję. Zlikwiduj Tamira. Ale jeszcze jedna misja była. Żal? Ja pierdolę. Nie wierzę. Dobra, niech będzie. Jezus. Super, zjebałem. No kurde, no czemu nie mogę? Bądźcie czujni, przyjaciele! Czekajcie. Co? Będę mógł tego zrobić? Ja chcę to... Ja chcę to zrobić, Boże. Będzie! Obserwując! Nie po to szłem, po to wszystko. Ja pierdolę. Nie wierzę. Nie wierzę w tą grę. Co on robi? Gdyby była waluta w tej grze, to na pewno. Gdybyś tylko zechciał spojrzeć! Nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. Potrzeba nam więcej czasu. Tak brzmi wymówka lenia lub nieudacznika. Którym jesteś? Żadnym. Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania. Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga. A do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki. Zrobiłem co w mojej mocy. To nie wystarczy. Może więc żądasz zbyt wiele? Zbyt wiele? Dałem ci wszystko. Bez mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W zamian prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele? Śmiesz mnie lekceważyć? Spokojnie, Tamirze. Nie chciałem cię obrazić. Powinieneś trzymać język za zębami. Nie, przestań! Przestać? Dopiero zaczyna! Nie, przestań! Przyszedłeś do mojego suku! Stanąłeś przed moimi ludźmi! Jeszcze śmiesz mnie obrażać? Masz wiedzieć, gdzie twoje miejsce! Nie. Zostawcie ciało. Niech to będzie dla was nauczką. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Wracać do pracy. A to chuj. Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę monet, proszę. Walim rzuca mi wyzwanie i... Proszę, nie tak. Co? Fuck. Czemu ja go nie mogę zaatakować? Zabiłem go jednak. Zapłacisz za to,
ty i reszta was. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cycka wojny? Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? O, ależ tak. Gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk. Tak jak moi bracia. Bracia? A, wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Wkrótce poznasz i innych. Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co za pycha. Ona cię zniszczy, dziecko. Okej. La 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 la. Braco! Aha. Co wy mnie kamieniem rzucasz, cyganie? Dobra, walić ich. O, dobra. Nie no, ja wciąż muszę zobaczyć. Wiecie, to jedna głupia misja. O fuck. Było drogie. Zapłacisz. Fuck. Wiecie co, ja sobie będę chodzić po dachach. No, wyszło mi to chodzenie po dachach, naprawdę. Dzięki, Altair. Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Umrzeć w służbie Boga! Umrzeć walcząc za to, co wierzymy! Nie ma większej chwały! Jezus! Angielski król i jego armia niewiernych! Dobra, to jest rabina. Easy. Tutaj, tutaj, dobra. Doszły mnie słuchy o twym zwycięstwie, Altairze. Masz moją wdzięczność i szacunek. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o tobie tak kiepską opinię. Rafiku, nie obchodzi mnie, co inni o mnie sądzą. Jak chcesz, Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Al-Mualimowi. Na pewno ma dla ciebie więcej pracy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Okej. Wróć do Al-Mualima. Wracamy? Proszę wyjść z urządzenia, panie Miles. Co się stało, doktorze? Panna Stillman znowu nalega, żebym pozwolił panu odpocząć. No ja nie chcę.
Nie zjebnę jej kiedyś. Dobra, pójdź się spać. Chodźmy, panie Miles. Mamy mało czasu. Mało czasu. To może tą stroną tylko mogę. Gdzie sobie tak gra za że... Proszę się nie martwić, niedługo do nas dołączy. Dlaczego pan to robi, doktorze? Co chce pan osiągnąć? Ogląda pan telewizję? Albo czyta gazety? Nigdy mnie to specjalnie nie bawiło. Podsumuję to następująco. Świat schodzi na psy. Szczerze mówiąc, to dość żałosne. Sam pan tego doświadczył. Pańskiego przodka i pana dzieli 1000 lat. A społeczeństwo pozostało prymitywne i głupie. Do czego pan zmierza? Porządek, panie Miles. Świat potrzebuje porządku. Do tego właśnie zmierzamy. I to właśnie pomoże nam pan osiągnąć. Mam wierzyć, że walczycie o lepsze jutro? Ależ to właśnie robimy. Ludzkość prosi o wskazówki. Chce wiedzieć, skąd się wzięliśmy i jaki jest nasz cel. My zamierzamy im powiedzieć, a gdy już zrozumieją, jak powinni żyć, wszystko zmieni się na lepsze. W sensie lepsze... Ustaną wszelkie konflikty, i te duże, i te małe. Czy nie tego właśnie chcecie wy, asasyni? Ostatecznego pokoju? Mówiłem już, nie jestem asasynem. Tak, tak. Wciąż nie rozumiem, jaka jest w tym wszystkim moja rola. W swoim czasie, panie Miles. Zrozumie pan w swoim czasie. Albo nie. Mnie to nie robi różnicy, jeśli tylko pokaże nam pan, gdzie to jest. Gdzie co jest? Przepraszam za spóźnienie. Wszystko gotowe? A, tu jesteś. O tak, jak najbardziej. Dobra. W sumie powtórzyłbym sobie to. Pora rozpocząć program, Desmondzie. Ale dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć.